Cześć, mamy już rozłożone ufałki i wszystko wydaje się w porządku, ale jak pamiętacie, zewnętrzną ścianę przesunąłem na prawo, czyli tak jakby tekstury się nakładają, więc nie można tego zrobić na jednej teksturze, ale jak widzicie, mamy tutaj różne kolory pokoju, dlatego najwygodniej będzie, jeżeli wybierzemy fragmenty innego koloru i oznaczymy jako oddzielny materiał. Wtedy nakładanie się fragmentów ufałki nie ma większego wpływu. Zacznijmy od tego, że zaznaczymy poligony, a dokładnie wszystko, i przypiszemy na samym początku jeden identyfikator materiału. Identyfikatory materiału pozwalają podzielić obiekt na kilka różnych oddzielnych materiałów i z tej techniki będziemy korzystać. Na samym początku przypisujemy jeden materiał na całość, a później będziemy wyszczególniać kolejne konkretne elementy i nadawać im oddzielny numer identyfikatora. Aby ułatwić sobie zadanie, bo można zaznaczać wszystko po poligonach, najłatwiej zastosować unwrapa, ponieważ tam ściany tak jakby, mimo że są połączone, łatwo można określić i zaznaczyć. Zaznaczam całe płaty i zaznaczam wszystko. Teraz odznaczam zewnętrzne ściany, ponieważ zewnętrzne ściany mają identyfikator 1. Numery identyfikatorów są istotne, więc należy je pamiętać. Oznaczam również framugę drzwi, ponieważ ma ten sam materiał co zewnętrzna ściana. Ok, mamy teraz zaznaczone tylko wszystko za wyjątkiem zewnętrznej ściany i framugi i przypiszemy inny materiał, a więc dajemy Edit Poly, aby móc zaznaczyć poligony. One będą zapamiętane tak, jak zostały zaznaczone w unwrapie. Więc gdy wejdziemy do edycji poligonów, mamy to samo zaznaczenie. Przejdźmy więc w dół i zaznaczmy Material ID 2. To mogłoby teoretycznie wystarczyć, jeżeli byśmy wypalili teksturę wewnętrznych elementów, które posiadają jedną, tak jakby obszar jednej szachownicy, no i zewnętrzna ściana, która posiada drugi obszar szachownicy. Ale akurat chcemy podzielić to na trochę więcej fragmentów. Oczywiście każdy fragment z każdą materiałem może być w UVC inaczej złożony, ale nie ma to żadnego znaczenia, więc rozkładam je tak jak chcemy. Mamy już drugi materiał przypisany, powiedzmy, że to będzie ściana prawa i lewa naszego pokoju. Więc teraz element brązowy, który jest ścianą przy oknach, też powinien być innym materiałem, no bo jest brązowy. Zaznaczamy tam, gdzie cięcie powinno występować, czyli gdzieś w tym miejscu. Na łączeniu przy tym ciasnym czamferze, czyli w tym miejscu. Jeżeli się nie da, w normalny sposób można ręcznie zaznaczyć, oczywiście z kontrolem doznaczyć konkretny element. No i zaznaczam tutaj, uważając, żeby nie zaznaczyć innych elementów poza tą ścianą. No i pamiętajmy, że ten cienki fragment czamfera też powinien zostać dołączony. Czyli trzeba być trochę precyzyjnym i uważaj, żeby nie doznaczyć czegoś więcej, no bo wtedy materiały będą trochę źle przypisane. Ale UV-ka tak naprawdę nie ma większego znaczenia jak materiał, znaczy ma znaczenie, który fragment materiału jest przypisany do ściany, ale nie ma znaczenia odnośnie identyfikatora materiału, bo to jest zupełnie coś innego. Mamy coś takiego. Teraz brakuje nam jeszcze okien, więc zaznaczmy okna. Wystarczy, że zaznaczymy tylko jedną część okna, bo wiemy, że to jest połączone jako całość. Więc teraz wybierając, można wybrać płaty albo po prostu ręcznie dla pewności zaznaczyć to w taki sposób, jak ja to robię. Ponieważ jest tu dosyć ciasno, ciężko czasem o zaznaczenie, precyzyjne, ale można mimo wszystko spróbować. Jak widzimy, tutaj jest dokładnie jest 5 takich elementów, więc trzeba o tym pamiętać. Jest 5 okien, więc i 5 fragmug tutaj będzie. Dlatego trzeba o nich pamiętać, żeby zaznaczyć wszystkie. Tutaj widzimy na razie 4, więc trzeba o jeszcze jednej pamiętać, której tutaj nie widać. No jak widać, nie ma jeszcze tej. Oczywiście, która to jest, nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby je po prostu zaznaczyć, a kolejność ich nie ma żadnego znaczenia. Więc zaznaczamy ponownie, uważając, żeby nie zaznaczyć czegoś więcej. I to będzie kolejny nasz numer identyfikatora, bo jak widzę, jest to wszystko poprawnie zaznaczone. Zamykamy okienko i znowu nadajemy modyfikator Edit Poly, aby zaznaczyć poligony. Znaczy te poligony już są zaznaczone, więc po prostu chcemy tylko zmodyfikować ich identyfikator materiału. A więc Edit Poly, zaznaczamy
włączając zaznaczenie poligonu, aby zobaczyć, jakie było zaznaczenie w poprzednim modyfikatorze, i wybieramy inną wartość, a mianowicie tym razem trójkę, czyli kolejny identyfikator materiału. OK. Tu możemy już odznaczyć, bo będziemy zaznaczać kolejne, inne elementy. Co nam jeszcze zostało? Został nam biały sufit oraz dosyć ciemna podłoga. Przy czym podłoga będzie trochę w inny sposób wykonana, ale pamiętajcie o tym, że w tym przypadku zaczniemy od sufitu. A więc pamiętajcie, że trzeba zaznaczyć sufit oraz lampy, które są w tym suficie umieszczone, ponieważ one najlepiej jak też mają ten sam kolor co sufit, nie będzie problemu. Ja przyspieszę trochę ten proces, bo zaznaczanie jest dosyć problematyczne, zwłaszcza że ta ściana jest po środku. No i zaznaczyłem cały sufit łącznie z otworami na lampy. Po raz kolejny wybieram Edit Poly. Te procesy powtarzają się w kółko i są takie same, więc jeżeli poznacie podstawy tego sposobu rozkładania materiałów, identyfikatorów materiałów, no to już później będzie tylko to samo w kółko. Aczkolwiek różni się w niektórych momentach, bo teraz na przykład wybierzemy podłogę i chciałbym, aby podłoga była trochę inna. Być może zwróciliście uwagę na zdjęciach, że podłoga nie kończy się równo z podłogą, ale ma też brzegi na wysokości około 5 cm na ścianie, więc zaznaczam całą podłogę w taki sposób. Tu już przyspieszyłem ten etap i poszerzę zaznaczenie odrobinę, żeby weszło częściowo na ścianę, ale muszę zastosować Edit Poly do tego, czyli wejść do zaznaczenia takiego, jakie było. Ponieważ cięcie UV-ki nie ma związku z identyfikatorem materiałów, więc nie muszę się tym martwić, że te fragmenty wypadają akurat na ścianach. Wybieram dwa razy Grow, aby zaznaczyć właśnie nieco więcej niż cięcie UV-ki, czyli te dolne fragmenty, które też będą w kolorze podłogi. No i daję kolejny materiał. W tym przypadku jest to piąty. OK, mamy już wszystko. Możemy zaznaczyć, przejść dalej, ale pamiętajcie, że jeszcze zostały kolumny. Kolumny mają trzy różne materiały, więc nie można tego w prosty sposób zaznaczyć. Ukryję wszystko poza kolumnami, żeby było łatwiej. I trzeba pamiętać, że kolumna znajdująca się przy oknie ma materiał taki jak ściana przy oknie. Natomiast kolumna przy drzwiach ma kolor ściany przy drzwiach, a więc żółty. Tu jest ciemny, czary. Po lewej jest żółty, natomiast kolumna górna, która przechodzi przez całość, ma kolor sufitu, a więc biały. Więc trzeba zapamiętać, że tutaj mimo, że UV-ka nawet jest jakoś podzielona, no to trzeba to jeszcze identyfikatorami dopasować do tych, które już mamy. Nie tworzymy nowych identyfikatorów materiału, ponieważ te identyfikatory już wcześniej wystąpiły, więc po prostu trzeba je nadać tutaj, bo kolumny mają, o ile dobrze pamiętam, dwójkę na samym początku, bo tak zostały przypisane jak wszystko wewnątrz pokoju. OK, oznaczamy elementy, które nie powinny mieć tym razem zaznaczenia identyfikatoru ściany przy oknach, więc tyle. No i nadajemy identyfikator ściany przy oknach, szary. OK, akceptujemy enterem. Pamiętajcie, że jak zmieniacie Set ID, a nie Select ID, ponieważ Select ID tylko wybiera wybrany przez nas identyfikator, więc pamiętajcie o tym, że nie powinniśmy mieszać tych dwóch pól. One nie są jednoznaczne, one różnią się od siebie. OK. Ponieważ kolumna przy drzwiach miała właściwy materiał, no to nie musimy nic zmieniać. Łączymy teraz wszystko. OK. Możemy teraz przy zaznaczeniu poligonów sprawdzić ten drugie pole, które będzie nam pokazywać, jak wygląda zaznaczenie. Pierwsze, drugie, a więc boczne ściany i oraz ta ściana przy drzwiach, ale także i kolumna przy drzwiach. Trzecia, czyli powinna być i kolumna przy oknie oraz okna razem z otworami na okna. Kolejny identyfikator to jest sufit, czyli razem z belką oraz otworami na lampy. No i ostatni modyfikator, czyli podłoga, trochę poszerzona w górę. Jak widzimy, wygląda to dobrze. OK.
Cóż to jest? Stworzymy materiały. Aby stworzyć materiały, ja zapamiętam część nazwy, ponieważ to jest SM, ja zapamiętam od litery M jak materiał w prawo nazwę naszego obiektu i wejdźmy do Material Editora, bo tutaj stworzymy materiały. Jeżeli tego nie zrobimy, identyfikatory materiałów nie zostaną rozpoznane w Unreal Engine, dlatego musimy to zrobić, aby były. Nawet jeżeli postawimy dowolne materiały, ważne, aby tutaj ten podział był. Jest coś takiego jak Multisub Object. On pozwala przypisać dowolną liczbę różnych materiałów do jednego obiektu. Nasz obiekt akurat nie potrzebuje aż tyle. No ale na początku zmienimy nazwę, no i ograniczmy liczbę do 5, bo tyle identyfikatorów materiału potrzebowaliśmy, aby dobrze rozłożyć to na naszym obiekcie, a więc 5. Teraz to jest materiał pusty. Trzeba go uzupełnić na przykład physical materialem, więc wyciągam physical material, zmieniam tylko jego nazwę. Tu będę już numerował wszystkie te physical materiały, wszystkie 5 physical materiałów poprzez 01, 02 i tak dalej. Pierwszy nie musiał mieć tego numeru. O, no i wybieram kolor, który jest bardzo podobny do tego żółtego zewnętrznego koloru. Jest bardzo zbliżony do wewnętrznego żółtego koloru, być może to nawet jest ten sam kolor, ale to nie będzie przeszkadzać, bo jeżeli zdecydujemy sobie, że na przykład zewnętrzna część pokoi będzie innego koloru, no to nie będziemy musieli zmieniać wewnętrznych. Jeżeli ktoś przemaluje korytarz, a nie przemaluje pokoju wewnątrz, nie będzie to problemu, więc lepiej, gdy pokój od wewnątrz ma oddzielne identyfikatory, nawet jeżeli materiały się powtarzają. To jest wygodniejsze, bo sufit, wiadomo, najczęściej jest biały, ale czasem są fragmenty na ścianie, które są białe, tak jak i w tym pokoju. OK, zmniejszamy, żeby nie przeszkadzało, żeby jakoś ładniej upchać. Jak widzicie, te kolory są podobne. Nie są takie same, ale są podobne. A że nie miałem zdjęcia zewnętrznego z tej samej serii, to podejrzewam, że kolory mogą być podobne. Aczkolwiek mogły być rozcieńczone, albo farba mogła być niedobrana, więc ciężko powiedzieć. To wszystko wyjdzie w praniu. Teraz wybieramy inny materiał. Mamy już zewnętrzną całą ścianę oraz wewnętrzną ścianę boczną, boczne oraz te przy drzwiach. Zostaje nam ściana przy oknach, a więc taka szara, ciemna, ale nie tak ciemna jak podłoga. Więc ten, no i tak dalej. Jeszcze nam dwa materiały zostały, czyli biały kolor. W praktyce powiem wam, że biały raczej nie występuje w przyrodzie, ponieważ ciężko go uzyskać. Tak samo na ścianach. Ściana się przez jakiś czas płowi, blaknie, albo po prostu, jeżeli jest biała, zaczyna szarzeć, dlatego nie wybieramy idealnie białego w samym silniku. Oczywiście tutaj możemy, czemu nie, ale najczęściej to jest jakiś odcień szarości, bardzo biały, bardzo jasny, ale odcień szarości. OK, no i ostatnie, czyli podłoga, ciemny, szary kolor, bo tam jest wykładzina i też wykładzina trochę inaczej wygląda. OK, wybieramy coś takiego, czyli ciemny, szary, a więc trzy wartości takie same na przykład. Zmniejszamy i łączymy w taki sposób. Teraz możemy przesunąć ten obiekt w dół. No i to jest wszystko tutaj. Wystarczy teraz przypisać ten materiał. Tutaj mamy podgląd tych materiałów z daleka, więc ustawmy się w dobrym miejscu. Przesuwamy środkowym przyciskiem, no i przeciągamy ten tak zwany node czy węzeł na nasz obiekt, dzięki czemu teraz obiekt ma przypisane wszystkie 5 materiałów we właściwej kolejności. Oczywiście cieniowanie może pokazywać inne kolory, ale ogólnie są poprawne. Tutaj jeszcze widzicie, że jedna ze ścian ma biały fragment, ponieważ rzutnik właśnie na nią rzutuje obraz i wymagała białej ściany, aby nie trzeba było montować ekranu. Więc zawsze możecie po rozłożeniu już uchwałki dodać jakieś cięcia poprzez konekta, cięcia poligonów. Ja je właśnie tutaj dodałem, żeby bardziej dopasować. Jeden w pionie, jeden w poziomie. Aby ładniej dopasować, możecie to robić po rozłożeniu uchwałki, to nic nie szkodzi. Uchwałka będzie zachowana. OK, no i teraz oznaczamy, mamy wszystko gotowe.